Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam suszoną makrelę. Jako że makrelę jadłem już pod różnymi postaciami, a takiej wersji suszonej jeszcze nie, no to czas, aby to spróbować. Mamy to zapakowane w takie małe opakowanie, bardzo leciutkie. Mamy tutaj porcyjkę 36 gramów. Kaloryczność to 99 kilokalorii, czyli niezbyt wiele, ale w końcu to jest taka przekąska rybna. Wyprodukowano w Wietnamie. Importer to jakaś tam firma niemiecka. Mamy tu różne opisy, oczywiście po polsku tego nie ma. Mniej więcej jest tutaj sól, cukier, dwa E coś tam. Jeden to jest na pewno glutaminian sodu, a drugie to nie wiem dokładnie co to jest. Pewnie coś mniej albo więcej szkodliwego. A tak nic poza tym nie ma. Mamy tutaj dokładną tabelkę, jakby ktoś potrzebował przeczytać. No i jak to teraz wygląda? I jak smakuje? Jeszcze z płetwami. No mogli sobie już to darować. Tutaj tak samo. Sam tył ryby. I jakiś taki dodatkowy, pewnie aby się waga zgadzała. Skóra też jest, więc spróbujemy, jak to smakuje. No trzeba troszeczkę poczekać, bo to jest twardawe. Aż troszeczkę się tam w gębie zmięknie. Czuć bardzo fajny zapach rybny. O ile ktoś taki zapach lubi. Bo niektórym może taki zapach przeszkadzać. Mój akurat nie. Taki bardzo mocno skondensowany smak makreli. Jak dla mnie bardzo fajny. Tą część mogli po prostu już wywalić. Ale w smaku całkiem fajne. Takie właśnie lekko twardawe. Trzeba poczekać, aż to wszystko zmięknie. Ale fajne w smaku. Trochę słone. Bardziej czuć sól niż ten cukier, który niby tu jest dodany. W sumie można w terenie zrobić też jakąś zupę rybną z tego, albo po prostu zjeść w takiej formie jak ja. Jak dla mnie całkiem smaczna ryba w takiej postaci. Według mnie tylko ta część jest tutaj zbędna, niepotrzebnie ona tu jest, lepiej reszta ryb, żeby tu była, a nie jakieś ogony. Oczywiście ja polecam, jak ktoś lubi tego typu przekąski, jak w ogóle lubi ryby. Oczywiście takich rybek będzie znacznie więcej. A gdzie oczywiście tą sobie kupiłem, w jakiej cenie, wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie.
koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.